W Polsce zawsze musieliśmy czekać. Musieliśmy czekać na odbudowanie wielu naszych zabytków, musieliśmy czekać na odzyskanie niepodległości, musieliśmy czekać na sprawiedliwość społeczną, na odzyskanie godności dla osób starszych, dla polskich rodzin. I dziś jest kolejny taki etap, w którym przełamujemy to oczekiwanie, to oczekiwanie przez lata na to co powinno odzyskać swój dawny blask. Dziś razem z panem premierem Piotrem Glińskim mamy ogromną radość, aby przedstawić kolejny bardzo duży, bardzo ważny program odbudowy pamięci po polskich zabytkach, które z kolei mają przywrócić ten dawny blask. Często one są dumą lokalnych społeczności, często one mogą być magnesem przyciągającym turystów przyciągającym innych do zapoznania się z lokalną kulturą, z kulturą danego regionu. Nie ma nic ważniejszego niż kultura. Kultura tworzy tą przestrzeń do życia dla całego społeczeństwa, dla całego narodu, łączy przeszłość, wytycza drogę ku przyszłości. I dlatego to tak ważne, żebyśmy Potrafili zadbać o naszą kulturę, o nasze dziedzictwo, dziedzictwo właśnie zaklęte w tych zabytkach. Bardzo często polski duch jest tam ukryty w tamtych wspaniałych zabytkach. A nasza historia nas, jak wiemy, doskonale nie rozpieszczała. Ci różni chunowie postępu, którzy niszczyli po drodze wszystko to, co godne szacunku dawne i bezbronne, właśnie dawne i bezbronne. Niestety zostawili po sobie morze zniszczeń. Ci najstraszliwsi niemieccy barbarzyńcy, ale także przecież komuniści, a również i pamiętam bardzo wiele zabytków jeszcze w latach 90. niezniszczonych, dzisiaj popadających w ruinę. I również ten dworek, ten domek, ten dom marszałka Józefa Piłsudskiego, podarowany jemu jeszcze nie tak dawno temu, również popadał w ruinę. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z panem Krzysztofem Jaraczewskim, z którym pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy rozmawialiśmy jeszcze za życia mamy pana Krzysztofa, córki marszałka Józefa Piłsudskiego, jak utrzymać tą tkankę, która jest naszym dobrem narodowym, naszą perłą narodową, jak przywrócić jej dawny blask. Dziś oddajemy ją narodowi polskiemu, czyli w te ręce, do których ona, ta perła, należy. Szanowni Państwo, ale praca przy zabytkach to coś, co nie tylko spaja przeszłość z teraźniejszością i z przyszłością. Praca przy zabytkach to także inwestycja. To jest także inwestycja w gospodarkę, w gospodarkę lokalną. Wyobraźmy sobie, że to mogą być kolejne tysiące, a jak niektórzy mi policzyli, nawet dziesiątki tysięcy, ponad 10 tysięcy inwestycji w zabytki w całej Polsce. W budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, jak żłobki, przedszkola, domy kultury, remizy. Niektóre z nich naprawdę są już dzisiaj zabytkami i niszczą. Gdzieś ktoś się je jeszcze użytkuje, ale już coraz częściej wyłącza się poszczególne części z użytkowania. Ten nasz program, Polski Ład dla Zabytków, Nowy Polski Ład dla Zabytków, ma właśnie na celu odbudować blask także tych małych budynków, mniejszych, większych, w, w całej Polsce, w Polsce lokalnej. Można będzie wypełnić aplikację, aplikację Polski ład, każdy z samorządów, bo to przez samorządy chcemy realizować. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa polskiego do 98%, a więc wkład własny 2% lub niewiele więcej. W trzech kategoriach do 150 tysięcy jeden wniosek, 500 tysięcy drugi wniosek i 3,5 miliona złotych trzeci wniosek. Szanowni państwo, jestem przekonany, że ten program pozwoli nam naprawdę ujrzeć piękno Polski w każdym jej zakątku. I jest taką kwintesencją tego, w co wierzymy i co robimy, czyli łączenie i szacunek dla tradycji, dla kultury, dla historii, dla przeszłości, ale także Inwestycja w teraźniejszość, w miejsca pracy w lokalnych gminach, w powiatach, w tysiącach miejsc w Polsce, i także spojrzenie w przyszłość, przekazanie przyszłym pokoleniom tego, jaką wartość niesie w sobie Polska, jaką wartość niesie w sobie polska historia i to, jak my ją zmieniamy, jak razem z nią rośniemy, jak ona pięknieje, pięknieje w naszych oczach. Bo wierzymy w to, że taka piękna, dobra Polska jest możliwa i że ją chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. Bardzo dziękuję. dziękuję panie premierze. O zabranie głosu proszę wicepremiera pana Piotra Glińskiego. Jak mówił Winston Churchill, nawet w trudnych czasach, nawet w czasie wojny, trzeba przede wszystkim dbać o kulturę. I to jest dewiza, która obowiązuje zawsze, bo tak jak mówił pan premier, Zabytki są piękne, zabytki mówią o naszej tożsamości, mają bardzo duże znaczenie ekonomiczne, ale chyba to, co najważniejsze, to zabytki i kultura wpływają na nasze myślenie, na system wartości, na aspiracje, na to, że jako społeczeństwo, jako wspólnota stajemy się bardziej dojrzali. No właśnie, może bardziej piękną wspólnotą się stajemy. Ja chciałbym zwrócić uwagę i bardzo dziękując premierowi i Yy, ja bym powiedział także naszemu środowisku, że taką decyzję w tych trudnych czasach podjęliśmy. 3 miliardy, panie premierze, na kulturę, yy, ale oczywiście w ciągu trzech lat, yy, w, w procesie realizacji tych wniosków przez samorządy. To jest naprawdę rewolucyjna decyzja, piękna decyzja i bardzo odpowiedzialna decyzja, ale to jest drugi etap zmian, takich poważnych zmian w polskiej kulturze. Nam się udało w ciągu ostatnich siedmiu lat podnieść budżet resortu kultury o ponad 1%. Nasi poprzednicy nawet tego 1% nie mogli uzyskać. Jeżeli chodzi o nakłady na zabytki, to one zostały zwiększone około trzykrotnie. Program główny, który realizowany jest przez Ministerstwo Kultury, czyli program ochrony zabytków, Został zwiększony z 80 milionów w 16 roku do 221 w roku obecnym i to zwiększenie będzie kontynuowane, a więc program, o którym dzisiaj mówimy, program Polski Ład przez samorządy na zabytki w skali no w całej Polsce w skali masowej absolutnie nie wpływa na to, co się dzieje dotychczas. To jest 221 milionów, jak powiedziałem, w tym roku. To jest łącznie przez 7 lat 4 tysiące projektów zrealizowanych zabytkowych, ale potrzeby są tak wielkie, tak ogromne, bo my mamy co roku przecież wiele aplikacji właśnie z prośbą o wsparcie realizacji, remontu, odnawiania, restauracji zabytków, że musieliśmy także podjąć tę decyzję o zwiększeniu. Ten dworek Milusin to z kolei nie w programie. To, jako instytucja kultury współprowadzona przez ministerstwo, tutaj zainwestowaliśmy 3 miliony w odnowienie no, tej ikony polskiej kultury i polskiej historii. Ale także mógłbym wspomnieć wiele innych obszarów, gdzie te zabytki zostały w ostatnim czasie dofinansowane. Ale wciąż było za mało i dzisiaj naprawdę wchodzimy w kolejny etap takiej, takiego odważnego rozwoju w obszarze kultury dla nas wszystkich, dla naszej tożsamości, dla wzmocnienia naszej wspólnoty, dla piękna Polski. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, teraz jest czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę o stosowanie zasady jedno pytanie na jedną redakcję. Proszę też o to, aby się przedstawić z podaniem nazwy redakcji. Bardzo proszę. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, na jakim poziomie względem tego roku rząd zamierza zamrozić taryf na gaz dla gospodarstw domowych w przyszłym roku? Czy pod uwagę brane jest czy, czy brana jest pod uwagę możliwość wprowadzenia kryterium dochodowego? Co z cenami benzyny i oleju napędowego? Czy tu będą jakieś rozwiązania? I chciałem zapytać jeszcze o wczorajszy mecz. Jak wrażenia? Jeśli chodzi o gaz, to jesteśmy w trakcie dyskusji. Wczoraj była bardzo pogłębiona i dobra dyskusja na Radzie Ministrów na ten temat. Chcemy dla wszystkich mieszkańców zamrozić ten gaz na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku, aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się takie głosy, żeby zastosować kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe stosowane jest w szeregu innych programów, ono dobrze działa, nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest powiedzmy sobie uczciwie, bardzo sprawiedliwe i dlatego prawdopodobnie zdecydujemy się na kryterium dochodowe to w ciągu najbliższych kilku dni. Kilku dni ta decyzja zostanie podjęta po to, żeby w przyszłym tygodniu ta ustawa mogła trafić. Drugie pytanie pana redaktora dotyczyło paliw. Tutaj Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT i stawek akcyzy nie wiązało się z jakimiś podwyżkami na stacjach paliw. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale to oczywiście zależy od relacji rynkowych, które ostatnio nam zaczęły trochę sprzyjać, bo jest i umocnienie polskiej złotówki, a wiadomo, że ropę naftową kupuje się, ropę naftową kupuje się w dolarach. Jest istotne umocnienie w ciągu ostatniego miesiąca, półtorej. Jest też w porównaniu do ostatnich paru miesięcy spadek cen ropy na rynkach światowych. Dla specjalistów z rynku, z branży powiem, że oczywiście martwimy się o olej napędowy. Wiadomo, że jego jest za mało cały czas w Europie i to spędza sens powiek wszystkim dostawcom, wszystkim importerom, ale to jest jakby osobny temat. Mam nadzieję, że od początku roku te a początku roku te ceny będą porównywalne do tych, które są teraz, a główne bolączki wiążą się z właśnie z dostępnością oleju napędowego i wiem, że różni importerzy polscy i zagraniczni starają się ściągnąć ten deficytowy w Europie towar do Polski. Przy czym zwróćmy uwagę, że są już państwa, bardzo poważne państwa w Europie, gdzie olej napędowy jest reglamentowany. U nas do takiej sytuacji nie musiało dojść i nie dochodzi. I trzecie pytanie pana redaktora było o mecz. No cóż, oczywiście jak każdy kibic pragnąłem zwycięstwa, ale muszę powiedzieć, że cieszę się z tego remisu. Meksyk w ostatnich kilku mistrzostwach świata nie tylko brał udział, ale zdaje się w, ogromnym, w ogromnej większości przypadków wygrywał swoje pierwsze spotkanie, nawet jeśli mnie pamięć nie myli, wygrali spotkanie z Niemcami. Nie tak dawno temu na jednym z pierwszych swoich spotkań na Mistrzostwach Świata. Więc remis jest też niezłym wynikiem, ponieważ daje nam szansę na awans. Z niecierpliwością czekam na kolejny mecz i wierzę w naszych chłopaków, wierzę w naszą drużynę. Myślę, że oczekujemy od nich po prostu przedostania się, przedarcia się przez tą trudną bardzo grupę. I ja wierzę, że jest to możliwe. Bardzo dziękuję. Proszę o następne pytanie. Dzień dobry, Monika Drosta, TVP Info. Panie premierze można powiedzieć, Komisja Europejska uległa presji kilkunastu krajów, w tym Polski. Jest projekt w sprawie limitów cenowych na gaz. Jak pan do tego się odniesie? Jutro również spotkanie na szczycie V4. Jakie tematy będą poruszane? I jeszcze pytanie do pana premiera, ministra kultury, a propos programu odbudowy polskich zabytków. Ile instytucji jest do tego programu włączonych i właśnie jak Działa ten program. Dziękuję. Najpierw zacznijmy od tego pułapu górnej ceny gazu. Otóż rzeczywiście byliśmy jednym z pierwszych państw, jeśli nie pierwszym, który bardzo mocno, bardzo mocno w tej kwestii optował za wprowadzeniem regulacji europejskich. Wspieraliśmy inicjatywy innych, bo to pojawiało się od kwietnia, wiele pomysłów w tym zakresie wszystkie one dążyły do tego, aby ograniczyć władzę czy władztwo rosyjskie nad cenami gazu, prawda? Monopol dystrybucji kształtuje specyficzne środowisko. To środowisko sprzyja Rosji, nie sprzyja Europie. My, jako potężny układ gospodarczy, czyli Unia Europejska. Mieliśmy możliwości i mamy możliwości zmuszenia Rosji do pewnych rozwiązań. I przez wiele spotkań na Radzie Europejskiej, głos Hiszpanii, Włoch, Grecji, Polski, rzeczywiście Polska była jednym z organizatorów tego, można powiedzieć, pomysłu. Ale uczucie wobec tej ostatniej propozycji mam bardzo mieszane, ponieważ, uczucia mam mieszane, ponieważ ta propozycja jest wprawdzie propozycją maksymalnej ceny gazu, ale na bardzo wysokim poziomie. No nie sztuka postawić poprzeczkę, prawda, bardzo wysoko i powiedzieć, no cena nie urośnie, ma nie, nie ma prawa urosnąć powyżej tego poziomu X. Sztuka jest utrzymać na przyzwoitym poziomie w dzisiejszych okolicznościach kryzysowych. I to mnie niestety martwi i dlatego jutro w Koszycach na Grupie Wyszehradzkiej na pewno to będzie przedmiotem dyskusji. Pytała pani redaktor, co jeszcze w Koszycach na pewno będziemy dyskutowali również o sytuacji na Ukrainie, o inflacji zaimportowanej z Rosji o tej inflacji, która jest skutkiem cen energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu właśnie czy paliw, a więc wojny na Ukrainie, o trudnej sytuacji gospodarczej, o współpracy grupy wyszehradzkiej. Cieszę się, że dochodzi do tego pierwszego od już ładnych kilku miesięcy spotkania grupy wyszehradzkiej, ponieważ musimy blisko ze sobą współpracować w tych bardzo trudnych czasach. Jeżeli chodzi o ochronę zabytków, tak jak mówiłem, myśmy zwiększyli z 80 do 220 milionów ten program, ale mamy co, corocznie ponad 2,5 tysiąca wniosków. 2,5 tysiąca wniosków, a możemy, tak jak to w tym roku, mniej więcej zrealizować 800, bo no, takie są realia, a więc te potrzeby są olbrzymie i dlatego program, który dzisiaj ogłaszamy, jest programem, Wychodzącym naprzeciw tych potrzeb. On jest jakby oczywisty z uwagi na to, że musimy wesprzeć nasze samorządy, instytucje, także wiele innych podmiotów, które no nie dają sobie rady z tymi naszymi zabytkami. A tak jak mówił pan premier, zabytki to nie tylko no, takie obsowanie wspaniałe z estetyką otoczenia, ale także rozwój i to ten rozwój krótko i średniookresowy, gospodarczy, ale przede wszystkim rozwój kulturowy, świadomościowy, aspiracyjny. Ja myślę, że także jest silniejszy duch w narodzie i w zespolach sportowych, na przykład w naszej drużynie piłkarskiej, jak żyją w pięknym kraju i tęsknią do naszych wspaniałych zabytków. Bardzo dziękuję. Proszę o następne pytanie. Dzień dobry, Dawid, w Takta 24 Ja mam pytanie do pana premiera Morawieckiego. Panie premierze, ja chciałem zapytać o to, kto odpowiada za zabezpieczanie rozmów pana prezydenta i czy w tych strukturach są planowane jakieś demisje? No, bo to już nie drugi nie pierwszy raz, kiedy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z rosyjskimi youtuberami. Szanowni Państwo, to jest kolejny przykład, jak niebezpieczna jest nie tylko rosyjska propaganda, ale przede wszystkim cyberataki i jak silne są te wszystkie hakerskie próby, wysiłki, które prowadzą do tego, że, że w bardzo wielu miejscach, to nie tylko tutaj u nas w Polsce, w kancelarii Pana Prezydenta, ale także gdzieś w wielu innych miejscach, Różni politycy padają ofiarą tego typu pranksterskich, jak to się mówi, ataków. Jestem przekonany, że odpowiednie służby przyjrzą się temu i wzmocnią procedury w tym zakresie, ale jest to niestety proceder dzisiaj bardzo, jeśli mogę tak powiedzieć, w cudzysłowie popularny i przywódcy innych krajów również padają jego ofiarami. Pan prezydent się szybko zorientował, zareagował na to, a procedury na pewno będą wzmocnione w tym zakresie.